Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia MotoGP21, w tym odcinku Grand Prix Katalonia. Ostatnio robiłem bardzo dużo odcinków, miałem troszkę więcej czasu, ze swoją dziewczyną się nie widziałem, więc tutaj zrobiłem troszkę tych odcinków, aż mnie troszkę zabolało nawet gardło od tego gadania. No wiadomo, jak się robi trochę czegoś więcej, no to kosztem czegoś. No jak widać tutaj zmieniłem swojego mechanika szefa od silnika, Erika Petita, no i tutaj chyba w tym odcinku będę się bardzo sugerował jednak jego opinią odnośnie ustawień. Tutaj sobie robiłem tak testy, tutaj były moje ustawienia, a tutaj sugerowałem się opinią mechanika i dopiero 11 pozycja, bardzo słabo. Hello and welcome to the Circuit de Barcelona Catalunya. We're moving now to the grid where the MotoGP riders are ready to start the race. Czytamy sobie te ustawienia. Tension is sky high, but these guys are seasoned pros. They can withstand any kind of pressure. No i one wyglądają tak, praktycznie są standardowe. No, jest taka ikonka, jak tutaj są te rekomendowane, czyli jak mechanik nam mówi, praktycznie tutaj nic nie zmienił. Jak on jest za ranki A++, no to jednak powinien tutaj pokazać, jakoś lepiej to ustawić, a tutaj widzę, że praktycznie ta opcja no, nie jest wręcz dopracowana, jeżeli chodzi o twórców, ale też twórcy tutaj też nie pomyśleli, bo każdy przecież jeździ innym stylem. Ja tutaj preferuję Valentino Rossiego, ktoś preferuje Marqueza, ktoś tutaj preferuje Fabio Quartararo. To zupełnie ta geometria też tutaj jest inna. Tak jak ja bym tutaj dał na rekomendowane albo coś takiego, a ja zupełnie mi to nie pasuje, wolę sobie jednak tak tutaj poustawiać według siebie, bo naprawdę mi to w ogóle nie pasuje. Prawobiegów miałem tutaj czwórki, szóstki, piątki, szóstka, jedynka. Tutaj raczej rekomendowane tarcze hamulcowe. Tak tutaj. I tutaj elektronika, też mogę wypowiedzieć się na ten temat, że tutaj jak daję sobie na rekomendowane, to chyba dla graczy, którzy mają naprawdę bardzo dobre kontrolery, no bo jednak na pozycję trzecią kontrolę trakcji ciężko się jeździ, naprawdę. No co dwa, co trzy zakręty praktycznie glebimy. Ja jednak wolę piątkę sobie tu ustawić. No a tył jeszcze można tutaj, że tak powiem, zaryzykować na trzy dać, ale tutaj czwórkę daję jednak i hamowanie silnikiem. No jak ja bym tutaj wykorzystywał to hamowanie, na przykład tyłem, no to prawdopodobnie też bym sobie tutaj w jakąś inną opcję po prostu to dał. I kontrola, myślę, że w czwórkę dałoby się jeszcze jeździć, naprawdę. Tylko, że ten motocykl musi być w 100% po prostu zrobiony. Ale ja sobie pojadę na starcie pozycja 1. I zaraz pokażę, dlaczego to robię pozycję 1. No naprawdę starty są z pozycji 1 o wiele lepsze. Zaczynam. No, tak jak widać, nie jestem ani w pierwszej, ani w drugiej linii, tylko z dalszej pozycji, aż 11. Tutaj mogę powiedzieć, że jak ktoś jeździ w oddalonej pozycji, no to jest ciężko tutaj się przebijać do przodu. Praktycznie, no, stoimy w miejscu. Jak ktoś jeździ jeszcze na takim poziomie, wysokim poziomie trudności, no to naprawdę jest to zauważalne, że tutaj przebijając się do przodu jest bardzo, bardzo ciężko. No i propos junior teamu też mogę się wypowiedzieć, że dopiero w połowie sezonu można tutaj stwierdzić, kto jest dobry, bo jak na razie Akagi spisuje się, Kazami już nie. Troszkę spóźniłem. Tak, troszkę spóźniłem, to widać. Ale mnie tutaj głowy przedzali, naprawdę. Ale straciłem, dużo tutaj straciłem. Tutaj nie dawają miejsca na wyprzedzenie.
O, Rossi dobrze jedzie. Ja tak zauważyłem, że Zarco często tutaj mi przed nosem jedzie. I to co Grand Prix się tutaj zawsze pojawia Zarco. Tutaj się weźmiemy Zarco. Ciaśniej może pojedzie, może nawet tutaj Vinalesa weźmiemy w tych zakrętach. Trzy Yamahy z przodu. Ale tutaj... Dobrze, jedynka. Ustawieniach takich standardowych, co mi mechanik tutaj doradził. No, ja raczej kilka zmian bym na pewno zrobił, bo troszkę się jedzie opornie. No, Espargaro zdecydowanie tutaj spowalnia tempo, muszę go tutaj wyprzedzić. Ach, tutaj mnie troszkę wypluło. Jechałem na ten właśnie... Ducati są mocnymi motocyklami, więc tutaj będzie ciężko z wyprzedzeniem Bagnaia, chyba że teraz. Ach, nie teraz. Troszkę wypluło Oliveira. Tak jest. Oliveira musiał tutaj odpuścić. Fabio, Quartararo. Ale dobrze się wpasowałem. Dobrze trafiłem w ogóle w ten zakręt. Ja teraz od razu za Jackiem Millerem. Dwa Ducati goniące z Suzuki. Troszkę szerzej. Myślę, żeby napędzić. O to chodzi.
A, za rzekiem cały czas tutaj. Hamowanie. Ciaśniej. Tak, tutaj. A, wiedziałem, że tutaj się przetasujemy z Mirem. Tym razem fair play. Nie było żadnego tutaj szturchnięcia. Jak są takie wyprzedzenia, jak w realu, jak się ogląda transmisję, to fajnie wygląda. Wtedy są emocje. Teraz można jechać spokojnie, swoim tempem. Ostatnie krążenie. Ma to jak jechać na swojej ulubionej trasie. I na spokojnie tutaj pokonywać te zakręty, ale technicznie. Widać było, że naprawdę tutaj technicznie podchodzę do tego ścigania. Tak, taktyczne zagranie. Wiem, gdzie można wyprzedzić, a gdzie nie. Na prostej widziałem, że jak sobie tylko kontrolę trakcji taką zmniejszałem, pozycji jedynkę, no to już było zauważalne, jak tutaj naprawdę ten motocykl dostaje takiego turbo. A sekunda przewagi już teraz. Mogę się teraz obrócić wręcz za swoimi rywalami. A nawet tempa, tak jest, wygrana. Before we go to see the celebrations on the podium, let's take a look at the final results in the MotoGP class. Powtórkę zobaczę, jak tutaj, żem się przeciskał przez tych rywali. Chyba tak tutaj sobie zrobimy taką powtóreczkę i start z tego wyścigu. Już dawno tych powtórek nie dawałem. Valentino Rossi tutaj straciłem troszkę, ale odrabiałem w tych zakrętach. Jechałem naprawdę czysto, jak tutaj zobaczyć w tych zakrętach. Żadnych takich nie robiłem manewrów gwałtownych, no bo też tutaj ten natural all, ta amena została tak tutaj oddana, że jak ktoś robi takie manewry, takie, że tak powiem, bardzo narwane, no to też tutaj od razu reaguje ta
inteligencja, sztuczna inteligencja, że później taki rywal praktycznie nam się pod koła później wpakuje. Tutaj było za Zarko. Ja tutaj bardzo zacieśniałem te zakręty. O, tutaj Zarko musiał delikatnie odprostować. A tutaj za chwilę będzie odpalenie koni. Kontrola w pozycji 1. I tutaj była ta prosta. To praktycznie od razu za Rossi. I myślę, żeby tutaj sobie, o, dokładnie w tym miejscu zrobić taką fajną zdjęcie. F1. W każdej chwili można sobie fajne tutaj fotkę zrobić. A chyba sobie zrobię tutaj z taką z Valentino Rossim. O, w tym miejscu taki zakręt tutaj z Katalonii. Będzie też tutaj fajnie tak wyglądało. O, jeszcze ująć wszystkich tutaj swoich zawodników. No, ciekaw jestem, czy faktycznie dojdzie do skutku, jeśli chodzi o Valentino Rossiego, bo już tutaj się mówi o zespole. No bo już się tutaj właśnie mówi w sprawie Valentino Rossiego, czy on tutaj podpisze kontrakt, to znaczy się przedłużenie swojej kariery, bo wiadomo, że on tutaj już Petronasie nie będzie jeździł, ale w swoim teamie, tutaj razem z, oczywiście chodzi tutaj o Luca Marini, ale wtedy Rossi by jeździł w Ducati. No kto wie, może akurat swoje niepowodzenie, co kiedyś miał w tym Ducati, może tutaj pojedzie troszkę lepiej. Ale no wiadomo, Valentino Rossi, no tak jak się mówi, starość nie radość, młodość nie wieczność, ale jeśli chodzi o MotoGP, no to wręcz to jest legenda jeżdżąca, ikona MotoGP. Jakby on tutaj zakończył tą karierę jednak, Valentino Rossi, no to naprawdę świat troszkę by, trochę by było smutno, jeśli by tego zawodnika zabrakło, bo naprawdę, jeśli chodzi o kibiców, którzy byli na torach, jakim jest Mugello, jakimś jest San Marino, to jednak było widać te czapeczki, koszulki, te flagi z numerem 46. Gdyby go zabrakło, to naprawdę, no, sprzedaż, naprawdę, jeśli chodzi o MotoGP, no, troszkę by straciło, jeżeli chodzi o finanse. No, ale wiadomo, czas po prostu nie można czasu nie można po prostu zatrzymać. No ale jeżeli chodzi pod względem Valentino Rossiego, no to będzie to najdłuższa i najbardziej, to znaczy się najdłużej spędzający czas zawodnik w kategorii królewskiej. No bo już sobie nie przypominam, kto by był na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zawodników, którzy mają już ponad 200, ponad 300 startów. No to sobie tak teraz pomyślę, kto jest na drugim miejscu, kto jest na trzecim miejscu spośród takich zawodników najbardziej, najdłużej spędzających w MotoGP. To, tak jak mówię, Valentino Rossi ma tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o rund rozegranych. A co do mojego zespołu, no to trzeba teraz zobaczyć. Bo taktycznie ładnie to rozegrałem, nie powiem. Jak widzicie, mój mechanik już tym razem gratuluje mi. No lepiej to wygląda jednak, żeby mieć tutaj jakiegoś mechanika czarnoskórego. Bo tutaj był ten team taki, że tak powiem, bardzo fajnie zrobiony. Tak samo jak są seriale, to zauważyłem, że w serialach i są bieli, i są czarnoskórzy, i są Azjaci. O, proszę bardzo. No, jak widać, debiut mojego mechanika udany. Od razu nagroda.
and consistent results seem to be the secret to a good season. Jack Miller, Mir. Gratulacje. Oni powinni też te kobiety oblewać tym szampanem. Naprawdę. Nie tylko tutaj tych kibiców, ale też te kobiety lać tym szampanem. No, zobaczymy. Tutaj. No, jak widać, te kwalifikacje mi tutaj nie poszły, ale jeśli chodzi o samą walkę od początku do końca, wyprzedzanie rywali, to już zrobiłem bardzo dobrze. Zacieśniałem zakręty i dobrze taktycznie rozegrałem, jeżeli chodzi o manipulowanie kontrolą trakcji, bo tutaj w tej grze naprawdę jadąc i nie robiąc takich rzeczy, no to wiadomo, że taktycznie możemy tutaj się pozbawić zwycięstwa. Dobra, tutaj mamy 25 000. Pierwsza pozycja. Akagi się wywiązał, ale Kazami, no tutaj podpada. Tutaj Kazami, kurde, podpada. Coraz słabiej mu to idzie. A rozwój motocykla cały czas idzie do przodu. Testy. Minus 10 prestiż. No tak nie może być, że jeden tutaj jest na plusie, jeden jest na minusie. Zawodnik. Jeśli chodzi o testy, to ja tutaj nie będę robił odcinka z testów, bo mogę powiedzieć, że to no, nie ma najmniejszego sensu robić taki odcinek wręcz testowy. No bo tutaj bardziej będę się sugerował testami jednak z tego, z Malezji. Chyba, że w jakimś odcinku powiem, jaki tutaj wybrałem pakiet a propos tego. Tutaj, no, pora tutaj zobaczyć. Tak jest. 8 tygodni i będziemy mieli tutaj zrobiony już silnik na gotowo. 10 tygodni, 4 tygodnie. No jak ja tutaj silnik już zrobię, to myślę, że tych wszystkich mechaników z silnika to już tutaj na elektronikę dam, na tego PWR-a. No to będzie naprawdę dobre, żeby jednak tą elektronikę też tutaj podgonić. A propos tego, co do mojego zespołu, muszę tutaj jednak zerknąć. Plus 4, o tutaj też plus 4, plus 1. Cały czas jest ranga B. Bardzo mała tutaj jest różnica między 64 a 63. Tutaj jednak jest w wyścigach lepszy 56, jakby to liczyć procentowo. Tutaj kwalifikacje też jest lepszy. Testy to mają znaczenie, to samo. No i jak widzę tutaj, dopiero po połowie sezonu będę tutaj tak stwierdzenie miał jednoznaczne, jak tutaj, czy zawodnik jest tutaj, powiem, wartościową osobą. Bo widzę, że tylko tu Francja, można powiedzieć, okazami dobrze tutaj pojechał, a co do Katalonii, a co do Kataru, to na tyle rund, no to trochę nie wygląda to fajnie, a tutaj jednak tak równo pojechał, równo, tu Francja najlepiej i tutaj Katar, jak widzę, Katalonia to znaczy się, równo idzie, równo jedzie, jak tak równo jedzie, tak schodzi z tych miejsc, to ja mogę tutaj liczyć jednak w Niemczech, czy tam w Holandii nawet na 12 pozycję takiego Akagiego. A tutaj, jak on będzie notował tutaj pozycję 2 razy 18, 2 razy 17, no to los Kazamiego tutaj stoi pod znakiem zapytania, czy ja go po prostu tutaj będę brał. Co do tutaj, i proszę, mam tutaj nową osobistość. Davis. Nie, ona tylko na silnik robi. Ona jest daremna. Dobra, tutaj nic. A propos tego wszystkiego. Także zatem
odcinek. Dziękuję, że Wam się podobało. Łapa w górę, komentujcie i do zobaczenia do następnego odcinka.